zmuszenie. Mówiłaś, że gadał coś o magii i... udomowionych zombiakach? Kiedy go przynieśli, trzymał tę mapę. Ale to jest... Droga poza haram. Nie możemy dłużej czekać. Cześć, siemaneczko, z tej strony Ferguson Kerr, witam u mnie na kanale w Dying Light. The Following, o rozszerzeniu gry Dying Light, moi drodzy, w kolejnym już materiale, gdzie tam widziałem w komentarzu, ktoś mi, boss mi napisał bodajże, tak, boss napisał, że zbliżamy się już do końca, ależ mi zaspoilerował, cholero jedno, ale to czy tak czy siak tutaj nie trzeba spoilerować, do tego, żeby domyślić się, że... koniec jest nieuchronny. W ostatnim odcineczku, moi drodzy, koledzy, koleżanki, robiliśmy sobie, badaliśmy te miejsca kultu i tam musieliśmy coś dla pana pisarza, doktora, czy kim on tam jest, rozkminić kilka rzeczy. Udało nam się to zrobić. Mi gra się odpaliła od razu tutaj z miejsca tej willi, posiadłości. Pójdziesz włości, więc udamy się do niego. Mi się wydawało, że ja z nim rozmawiałem, ale okej, czy ta maska jest do zebrania? I oczywiście, maska obrzędowa. Kurde, wcześniej to się tutaj nie paliło, znaczy w sensie te kadzidełka. Dobrze, ja bym się chciał udać do góry. Okej, tutaj możemy przywrócić nasz pojazd. Z kolejnej takiej rzeczy nie wiem w ogóle co się dzieje, bo... wpadają na nowe subskrypcje. Na ten moment, gdzie patrzyłem, jest ich 160. Witam wszystkich tych, którzy są. Ale tych, którzy przyszli, jeszcze nie zasubskrybowali, też witam i zachęcam do tego, aby to zrobili. Dobra, zaraz porozmawiam z doktorkiem. I normalnie w tych statystykach powinno być, że na przykład ta nowa osoba cię zasubskrybowała, a właśnie nie ma, że jako nowy subskrybent, a doszły na przykład 3 i potem one uciekają. Ciekawe, czy to po prostu nie jest, że ktoś mnie kiedyś zasubskrybował, YouTube to usunął, bo myślał, że to podwójne konto, a potem je zobaczył aktywność i oddał subskrypcję. Taka jest moja rozkmina. Dobra, zanieśmy tą maskę Attili, a jeżeli znacie się na regulaminie YouTube, dajcie znaka, dlaczego takie rzeczy się dzieją. I to tyle. 1000 godzin oglądania materiałów, za nami jeszcze 3000. Szukałem tego, czy to po prostu, bo to jest napisane w przeciągu 12 miesięcy. I co, jeżeli minie 12 miesięcy, to mi się skasuje jedno, bo trzeba będzie 4000 nabić? No idea. Dobra, let's go. Oto pańska maska. Nie wiem, czy w czymkolwiek panu pomoże. Matka ma obsesję na punkcie tej przepowiedni. Kiedy świat szarpany będzie plagą. Kiedy ciemność okryje ziemię. Kiedy człowiek będzie człowiekowi bestią, kiedy ludzkość pogrąży się w rozkładzie ciała i ducha, wtedy objawi się człowiek, który przez akt ostatecznej ofiary przyjmie łaskę światła. Amen. Bóg słońca objawi się przez niego i przez niego przemówi, a jego głos będzie światłem i uzdrowieniem. I przekroczy on wrota śmierci, by móc przynieść nowe życie. Na każdym z ocalałych malowideł Bóg Słońca lub przyzywający go kapłan nosi maskę taką jak ta. Więc tak, panie Crane, sądzę, że bardzo mi pan pomógł. Potrzeba czegoś jeszcze? Tylko czasu i spokoju. Muszę wszystko spisać. Dam znać akolitom, że mi pan pomógł. Dziękuję, panie Crane. Powiadomię pana, jak tylko skończę. To do jutra zatem. Obiecuje pan? Dobrze więc. Będę na pana czekał. I promise. Teraz mi się przypomniało polski i angielski, jak nasi rodacy interpretują. I to mi kiedyś powiedział kolega, ale wam to przytoczę. Po polsku, znaczy no, z polskiego na angielski, wierzę ci. No to I believe you, I trust you, można też w ten sposób powiedzieć. Ale czy słyszeliście na przykład takie określenie jak I tower to you? Śmieszne, co? Ciekawe, czy ktoś skumał. Na pewno skumaliście to sami. Sami bez szaku. To jest co? Dobra, ja stąd wychodzę. Świeci mi dziwnie jakoś oświetlenie. Kurde, w monitor się odbija od okularów i promieniami wali w ekran. Było jeszcze jedno z tych określeń, ale nie umiem sobie przypomnieć, ale to zapamiętałem i to dawno słyszałem. I believe you, znaczy wierzę tobie, I tower to you. Right.
Pomagaj dalej dzieciom słońca, moi drodzy. I'm confused. Bo z zadań pomagaj dzieciom, dalej dzieciom słońca. Nie mamy żadnych zadań, które moglibyśmy tu wykonać. Albo na fosforyzujące grzybki. Tutaj mamy niezbadane miejsce. Moglibyśmy się tam udać w ostateczności, bo to jest z najbliższych rzeczy, bo też jeden z was napisał, żebym porobił wszystkie zadania poboczne. Tak naprawdę ja tu mam porobione. Okej, mógłbym tu iść i tu, ale tak naprawdę to jest tylko ogarnięcie lokalizacji. Mógłbym też gniazdo przemieńców, ale czy to jest sens ich rozwalać? No nie, no zbadane miejsce ewentualnie mógłbym zrobić, aczkolwiek nie jest mi to niezbędne do tego, aby po prostu ukończyć grę z przyjemnością, bo czy tak czy siak mi się fajnie gra, a co za dużo to niezdrowo, nie chciałbym też grać na przymus, bo po co też, tak? Zwłaszcza, że chciałbym jeszcze zrobić przynajmniej pierwszą część Stalkera, która już jest zainstalowana, już jest przygotowana do tego. Trochę mnie irytuje ten... dubbing, który jest tam podłożony, jest okropny, a nie umie włączyć napisów. Nie wiem, czy można to jakoś wyłączyć. Chyba, że głos po prostu ruski jakoś ustawić. Nie, muszę to jeszcze obczaić. Ja bym tylko włączałem pod kątem tylko tego względu, żeby ustawić tam rozdzielczość, głos i tak dalej. Muszę jeszcze tylko jakiś krótki trailerek zrobić sobie, taką wstawkę przed filmami. Jak to staram się u mnie na seriach, żeby było kilkunastosekundowa wstaweczka na temat, jaka to jest gra. Sam robię, nikt mi nie pomaga. Takie zwykłe, proste, prymitywne, ale zawsze daje to uroku takiej osobie, która wchodzi na film, aby sobie zobaczyć. Dobra, chciałbym, żeby oni się ze mną skomunikowali i dali mi jakieś jeszcze zadanie, abym mógł je ukończyć, no bo tak naprawdę nie ma tu poza tym nic innego do roboty. Znowu powiedziałem dwie rzeczy i o jednej już zapomniałem i się zagubiłem. Teraz kurde, właśnie to jest, nawet żona mi to mówi, że ona sobie czasami tam przegląda w wolnej chwili tam moje wypociny. No i właśnie stwierdza, że często właśnie robię tak, że zaczynam, zaraz mi przyjdzie inna myśl, mówię inną myśl i potem tej pierwszej nie kończę. Jest to jeszcze taki motyw młodziaka borykającego się z nagrywaniem, ale czy to ważne? Nie, no trochę ważne, dobra. Gdzie jest moje auto? 800. Kurde, ja je mogłem przywołać, ale dobra, no chodźmy z buta, zobaczymy. Dobra. Z kim oni tam walczą z tym dużym? Ja nie chcę. Dobra, będziemy sobie na razie szli. Zobaczmy sobie na mapkę. Możemy się udać tu, to może się wtedy odezwą oni do mnie. To jest 300 metrów, więc sobie przyjdziemy, porozmawiamy. Aha, już wiem, właśnie. Chciałbym sobie zakończyć przynajmniej. Co za tylą? Dość długo się już nie odzywa. Nie kontaktował się z wami, obiecał to zrobić. Więc wszystko z nim w porządku? Pomogłem mu z badaniami. Powiedział, że wszystko musi spisać i potrzebuje czasu. Dowiedz się proszę, dlaczego dotąd się do nas nie odezwał. Musimy mieć pewność, że wykona powierzone mu zadanie. Jasne. Co, będziemy wracać do niego? Mam nadzieję, że... Oczywiście, i co? I... Kurde, dobrze, że się nie oddaliłem, bo by był przypał, jakbym poszedł za daleko. Widzicie to? Dobra, teraz już wiem, co chciałem powiedzieć. Już nie ma tego... tej mniejszej grawitacji, już normalnie skaczemy, szkoda. Ale dobra. Wracając po raz kolejny do tego faktu, który chciałem przedstawić. Właśnie, przynajmniej chciałbym jedną pierwszą część Stalkera ogarnąć. Że ona wyczuła, że o niej mówiłem. To pierwszą część Stalkera ukończyć, no bo jak wiecie, w kwietniu jest druga część, a z tego co tam wyczytałem, jest to kontynuacja serii popularnej gry Stalker, ale nie będziemy teraz o tym mówić, bo nie będę miał co mówić w samej grze. Chcę sobie po prostu zrobić, bo jak ktoś czytał opis mojego kanału, a jak nie, to niech sobie przeczyta, to wszystkiego się dowie, dlaczego przechodzę też starsze tytuły, czym to jest spowodowane. Więc będę chciał sobie ograć i żeby zdążyć przed premierą Far Cry'a, który też na pewno premierowo się pojawi, bo już on jest. Czekam tylko, aż będzie możliwość pobrania go i oczywiście w dniu premiery
zagrania oczywiście i uraczenia was tą serią u mnie na kanale. Bo później znowu jest też Dying Light 2 oczywiście, który też na pewno będzie. Dobra, koniec tego gadania, bo dobrze się nie oddaliłem, naprawdę. Idziemy do dziadka, pogadamy. Miałem się z nami skontaktować, ale dobrze, że ci bezlicy zrobili to pierwsi. Where to go, where to go? Tutaj, tutaj. Ej, opa. Gdzie jesteś, dziadek? A, to było tutaj. On był... Co to za karteczka? Panie Crane, jakkolwiek potoczą się sprawy dalej, to co zrobiłem, rzuci matce więcej światła na kwestie, na które szuka odpowiedzi, niż całe badanie przeprowadzone przeze mnie aż do dziś. Widzi pan, jako znany etnograf przybyłem do Haranu na zaproszenie żony miejscowego pułkownika. Pułkownik, matka. Te słowa tutejsi zawsze wymawiali z najwyższą czcią. Jednak dla mnie szybko stali się po prostu Amirem i Jasminą. Szczęśliwym małżeństwem, jakich mało. Na jego prośbę zostałem. Kiedy świat wokół wywrócił się do góry nogami. Byłem tu, kiedy powrócił, by ją ewakuować. Widziałem, jak został ugryziony i właśnie wtedy poprosił mnie, bym został. Spełniłem jego prośbę. Myślałem, że będzie chciał, bym skrócił jego cierpienia. Okazało się, że nie o to mu chodziło. Dał mi coś, co miałem przekazać jego żonie. Tylko jeśli stan jej umysłu po tej tragedii nie będzie budził moich zastrzeżeń. Jednak więcej jej nie zobaczyłem. Poczułem się odrzucony i opuszczony. A teraz, kiedy wkrótce umrę, nie dotrzymam już swojej obietnicy. To, czyli ona pewnie my to będziemy musieli zrobić. Nadal nie chce się ze mną zobaczyć. Ale pan... Pan to co innego, Crane. Pan ma szansę się z nią spotkać. Z matką? Nie mam już innego wyjścia. Muszę zostawić w pańskich rękach to, co dał mi pułkownik. Wiem, że kiedy nadejdzie czas, podejmie pan właściwą decyzję. Proszę zapamiętać ten kod. 251986 03. Zapisałem sobie, żeby nie było przypału. Przepraszam za wszelkie nieprzyjemności, jakie mogłyby pana przeze mnie spotkać. I błagam o wybaczenie. Dlaczego mamy mu wyba... Ha. Attila. Ha. Okej, okay. Czyżby to był list pożegnalny, gościa nim? Sztywę wyciągnął? Halo. No nie ma gościa. A nie zostawił dla nas jakiejś zabawki? Tu jest radio, którego na pewno nie chcemy włączać. Komputer. Ura, no tak, no ostatnio przywróciliśmy oczywiście energię. Tutaj na półkach nie ma żadnej bajery, niczego do podniesienia. Nope. Mapa ołtarzu kultu. Nowe miejsce na mapie, dobra. Coś nam się ukazało. To sobie zaraz sprawdzimy, zweryfikujemy. Dobra, gościu zawinął po prostu rajtuzy i tyle. Etnograf, nie wiedziałem co to jest, ale już się dowiedziałem, bo jak leciał list, to się dowiedziałem. Dyscyplina naukowa zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. Coś tak mniej więcej podejrzewałem, że to będzie coś właśnie z ludnością, ale okej, okej. Ja nie wszystko się wiem, więc wujek Google pomógł mnie. Dobra, kurde, jak stąd wyjść? Halo? Tukaj? Kają mam chłopy iść, bo ja żech się zgubił. Dobra, tutaj. A, no do piwnicy. Kurde, przecież jest strzałka. Dobra, ja tu sobie tak chodzę w ogóle bez broni. Aha, nie mogę w ogóle z bronią chodzić. Jeszcze niżej. Tu gdzieś było, bo my w sumie generalnie to tędy weszliśmy jakoś gdzieś tutaj z podziemi. Chyba to było tutaj na prawo bardziej jeszcze. Dobra, zejdźmy tutaj. O kurde, już. Jeszcze niżej. O, patrzcie, jest dziadek. Dobra, dziadek wyciągnął sztywę. On się zabił chyba. Co ty kurwa zrobiłeś? Hej, z tej strony Kyle Crane. Jestem u Attili. Co za Attilą, Crane? Mów zaraz. Poderżnął sobie gardło, założył maskę i się zabił. Ma
maskę? Jaką maskę? Czerwoną. Starą czerwoną maskę, którą znalazłem w Świątyni Słońca. Stary głupiec posłużył się tobą, Crane. Co? Jak? Żeby odnaleźć maskę. Wiemy o niej. Nie to było jego zadaniem, Crane. Attila był śmiertelnie chory. Rak niszczył mu mózg. Musiał być przekonany, że jeśli nałoży maskę i poderżnie sobie gardło, Bóg Słońca objawi się i wstąpi w jego ciało. To mu nie pykło. Dlaczego? Skąd mu to przyszło do głowy? I przekroczy on wrota śmierci, by móc przynieść nowe życie. Attila widać zinterpretował to jako alegorię samobójstwa. Pomyłka, która kosztowała go życie. Weź maskę i spróbuj zlokalizować książkę, którą Attila dla nas pisał. Zanieś obie rzeczy do Jassira, a my już zajmiemy się resztą. Dobra, coś się dzieje. Bierzemy maskę. Nie żyje na bank. Dobra, to wychodzimy stąd. No to gościu się przeliczył troszeczkę. Nie wierzcie wszystkiemu, co... Zwłaszcza przy takich, kurde, zabobonicznych rzeczy, typu właśnie załóż maskę, zabij się. No i co teraz, gościu? Nie dość, że zabrałem mu maskę, to jeszcze nie żyje. Dobra, musimy stąd jeszcze wyżej. Jeszcze muszę wyżej. Dobra. Aha, jeszcze książka, no. Oczywiście. Dobra, tu się nic nie chce wydarzyć. Co, ona będzie gdzieś tutaj leżeć? Aha, dobra, bierzemy książkę. To nie mogliśmy jej od razu zabrać. Ale nie, no, wtedy by nie miał sensu ten... To nie miałaby sensu żadna informacja od tego gościa. Dobra, motam się, za bardzo się motam. Tu. I tu. Dobra. Wychodzimy. I muszę wrócić z powrotem, bo potrzebuję samochód wezwać. Tutaj jest? Nie. Nie wiem, czy to na dole. Nie, do góry. W którym miejscu? Gdzieś tu było, prawda? O, tutaj było. Dobra, przywołamy sobie samochód, no bo bez sensu iść kilometr. Pójdziemy do Jassira. Jassira się udamy. Dobra, ja teraz mogę już zginąć, ja muszę o tym pamiętać, żeby już sobie tak nie skakać jak wcześniej, bo wyciągniemy sztywę i tyle będzie z tego wszystkiego. Skądże sapać, Crane? O, mam swój super rewolwer. Dobra, gdzie ten samochód? 40 metrów, pojedziemy do tego. Czy my mamy więcej zadań oprócz tych? Nie, no dobra. Zanieś książkę i tutaj dalej pomaga, więc mamy tylko to do zrobienia. Jeżeli coś się jeszcze pojawi ciekawego, typu może jakaś pomoc albo jakaś misja poboczna, oczywiście ją zrobimy, to na 100%, to nie ma najmniejszego... To nawet nie ma najmniejszej wątpliwości, to zrobimy, bo nie omieszkam się, ale tak, żeby szukać każdej znajdźki, to jakoś tak średnio to do mnie przemawia. Dobra. Ładnie to zróbmy. Obstawiam, że musimy jechać jakoś tędy. Byle do celu. Wyzwanie prędkościowe nie interesuje mnie też to w zupełności. My sobie tędy tutaj tylko przejedziemy. Dobra. Obstawiam, że może gdzieś tutaj, ale dobra, zerknijmy na mapę, żebyśmy sobie nie zrobili gnoju. Tak, i tą cienką dróżką potem przejedziemy w górę, na północ. Dobra, to nie na północ, w sumie bardziej na zachód. Później będzie na północ. A bo dobrze powiedziałem? I papa, dobrze, no tak jakby patrząc stąd, to północ. Ale dobra. Słaby jestem, jeżeli chodzi o topografię terenu. Używaj dopalacza, by zrzucić z łazika. Dobra, sam spadł. On się ma nawet odbił ode mnie. What the shatalo. Dobra. Razi mnie ten słońce. No i pominąłem jeszcze jedną grę. Tak naprawdę. Jeszcze zapomniałem o Call of Duty, które też z chęcią będę chciał ograć. Nie omieszkam się. Bo...
Okej, my powinniśmy tu wjechać, tu, dobra, to skręcamy. Nie chcę w drzewo, nie chcę w drzewo! Dobra. A jak to zrobiliśmy sprytnie? O, tutaj jest gniazdo przemieńcurów. Ja źle pojechałem, wiecie o tym, nie? O nie, dobra. Nie, no ja wiedziałem, że... O, patrzcie, ten. Ono tu. On będzie uciekał, czy tak, czy siak. Dobra, nie, bo tu są te. No. Widzę, że mam uszkodzone zawieszenie. Czy my jesteśmy w stanie tutaj się szybko zatrzymać? Naprawić się i tyle. Napraw wszystko. Dlaczego nie? O kurde, możliwe naprawy, dobra. Mamy jakąś inną? Hej, skąd ja mam takie rzeczy? Fioletowy jest chyba wyżej, nie? No to bierzemy. O tu kurde, to skąd mi się tutaj takie... Nie mam ślubu, wiedziałem, że nie będzie. Kurde, dobra. Doesn't matter. Słyszę, coś tutaj mi kurde skwierczy. Dobra, jesteśmy blisko. Wejdziemy tam szybciutko. Wchodzimy w interakcję z naszym zadaniem. No, standardowe. Ja zauważyłem, że ja wracam praktycznie zawsze od tej samej strony. Większość zadań jest tam. Dobra, może u typa będzie można. Może będzie można u niego kupić śrubki. Nie wiem, czy my mamy coś do sprzedania jeszcze. Oraz do zakupienia. Pierwsze co to śrubki chcę kupić. Śruby. Wszystkie. Nie wiem ile ich kupiliśmy, ale kup wszystko. Ja strzelałem do PM-u. Mi się wydaje, że to... Ja nie strzelałem PM-em, a może... Strzelałem. Tu nam pan nic nie oferuje, a sprzedać też naprawdę nic nie może. Nope. Dobra. Jesteście gotowi? Ja się jeszcze podleczę, żeby być ready. Dobra, idziemy. Zobaczymy co Jazzy. Zabierz książkę i maskę i Jazirowi. Już nie mówię Jasir. Jasir to w ogóle był przecież w Wiedźminie. Dlatego mi tak to znajomo brzmiało. Jazir, nie pytaj o nic, proszę, naprawdę. Po prostu przekaż te rzeczy akolitom. To bardzo... Ważne dla matki. Wiem. Już mnie uprzedzili. Powiem im, że to mam. O nie. Green screen mam źle stagowany. Kurde, w rożku. Co za kapusta, Co to jest jakaś muza? Dobra, co my to możemy jeszcze zrobić? Co, jak wyjdziemy stąd to będzie ten? Zobaczmy na mapie, czy mamy coś? No nie mam. O kurde, koniec, pomagaj dzieciom. Co, to koniec? Nie no, ciągle jest 90%, halo. Czyżby to miało być... Jak wyjdziemy, zadzwonią i co? Kyle, otrzymaliśmy informację o grupie odpowiadającej kurde twojemu opisowi. Ale zajęli lipa. Spichlerz. Jeśli te zbiry zabrały cokolwiek z jaskini, jeśli gdzieś przetrzymują naszego zaginionego brata Orkana, to zapewne właśnie tam. W porządku, sprawdzę to. Oczywiście, wiemy, że sprawdzimy. To ogromne ryzyko, ale być może to nasza ostatnia szansa znalezienia tego, czego szukamy. Okej, może sobie jeszcze weźmy w inwentory. Dobra, my mamy tutaj, coś możemy tutaj zarzucić. Czy mamy elektrolit oczywiście założony? Możemy sobie wrzucić jeszcze ewentualnie te... Oj, jak zwykle, dobra. Dobra, no to co, wsiadamy. Uda się do spichlerza, on pewnie będzie co, za 2 km? No oczywiście, nie inaczej. I takie kursowanie pewnie na sam dół mapy. O, a tutaj byliśmy gdzieś, patrzcie. No dobra. To jedziemy standardowo tutaj. Ja już mniej więcej drogę pamiętam. Haha. Nie no, żarcik. Na pewno nie pamiętam. To jedziemy tam i zobaczymy, co się wydarzy. O! Dobra. W każdym razie spieprzaj, dziadu. Tu musimy jechać.
z pewnością. Ja się obawiam, że to jest koniec już. Ale nie, no z 90 na 100 by chyba od razu nie przy... na bank. Nie, dobrze jadę, dobrze, dobrze, bo tu będzie ta skocznia. Na autostradę. Dobra, trochę źle miałem tam na tym rozwidleniu wjechać, ale dobra, tu będziemy mieli teraz skok. Goni mnie? Nie goni mnie. Where is nas cel? Dobra, jesteśmy już niedaleko. Wow, wow, wow. My mochają ciany. O-o! Jedź, 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 jedź! Dobra, szkoken. Dobra, czy my jedziemy w ogóle w dobrym kierunku? Sprawdźmy to, bo boję się, że nie. Powinniśmy... Oczywiście, że nie. No bo co ja... Nie, 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 nie. Ja nie chcę tak tego bierzeć. Musimy się cofnąć. I musimy to objechać z drugiej strony. Dobra, to też jest? Jakoś tu dołem musimy przejechać. Tak, przecież tu jest zjazd. Znowu jadę tą... Nie wiem dlaczego, ale to jest któryś raz z kolei, że ja jadę jakoś tak dziwnie. A nie od tej strony, co trzeba, ale tu możemy przejechać. Nie utapiając przy tym samochodu, jak to... Ja byłem zawsze zdolny do tego. No tego? No tego? W ogóle... Nam też Neko napisała a propos braci Tolgi. Mieli ciekawą śmierć, ale ja tam odpisałem właśnie, że może się faktycznie jeszcze pojawią. Znaczy to ona to tak napisała, że może się pojawią. No ciekawe, ciekawe. Faktycznie ciał nie znaleźliśmy, więc nigdy nie wiadomo. Dobra, czy będzie walka, czy też nie. Zaraz wszystkiego dowiemy się. To 124 metry. To jest jeszcze kawałek. Ale dobra, zostawmy sobie samochód tutaj. O, gość jest w ogóle tu. Kurde. No siemka. O, skubany. Dobra, wiecie co? Spadam stąd. I... Kurde, jakaś mocna radiacja jest. Chcę coś kupić? Niedługo się stąd zwijam. Zostało jeszcze tylko kilka minut do zamknięcia. Kupić słyszałem. No nie! Dobra. 70 metrów, to jest... Czy ja mogę sobie tak... Mam nadzieję, że mi życia nie zabierze, nie? Prawdziwa zaraza Harano. Dobra. Dobra, rozejrzyjmy się dobrze. Tu muzyczka jest i to taka mocna. Dot. Dot or not to dot. Dobra, mamy emo mamy. Znajdź brata. No dobra, to szukamy, no. Dobra, tutaj nigdzie się nie przedostaniemy. I tam jest ktoś u góry. Dobra, będziemy sobie strzelać tym. Bardzo mocna jest muzyczka do tego. What the sh... O kurde, ja chciałem przecież tu wejść. No, nie możemy, halo. Dobra, zaraz się zabiję, okej. Okay. Nie wiem jak się tam... Nie wiem gdzie... No cholera jasna.
Nie wiem, jak się tam dostać. Dobra, może tędy tu z silosa? Nie, umarłem. Dobra, nie, spadłem na... Nie wiem, które... Tutaj są schody jakieś, ale okej, dobra. Może tędy jakoś się dostaniemy. Dobra, tu. Dobra, teraz musimy uważać. Chcę to zrobić rewolwerem. Przejdziemy może tędy. Tu widzę klatkę schodową. Może tędy się przedostaniemy jakoś. Okej, okay, jest i klateczka. A, tu już lipa dalej. Ale co... Skąd on do mnie strzela? Halo? Gdzie on? Tu gdzieś jest? Nie, i spadłem! Dobra, może gdzieś tutaj będzie jakieś przejście, kurde. No nie, właśnie nie widzę, to jest to. Zapłacisz za to! Podoba ci się? O nie wiem, no wam raczej średnio. Kurde, robi się też ciemno. Dobra, tu nie ma nigdzie przejścia, jak ja mam wejść wyżej? Ewidentnie muszę się wyżej dostać, ale... How I have to go there? No tu jest ewidentnie klatka schodowa. Ale nie mogę się przedostać wyżej niż dotąd chyba, nie? Tu... I tu już jest... Nie no, tędy się nie przedostaniemy, nie ma nawet takiej opcji. Więc... Chyba, że tak? No nie łapie się, no... O, dobra. Co z wami nie tak? Zastrzelić go! O kurde, z czego ja dostałem? Halo! Apteczka! Skąd on mnie trafił? Tam jest gościu! Wysypał się? Tam widzę jakiś, dwóch. O kurde, ten jak spadł tam. Jest tutaj! Dobra, dalej nie możemy tutaj stąd wyjść, ale jak ja to zrobiłem? Jak ja się tutaj przedostałem? Ja się przedostałem po prostu tak, nie? Ruszać się, chłopcy! Dobra. Usłysz. Ej, dobra, jest grubo, wam powiem. Gdzieś tu jeszcze jest jeden, co? Na dole, pode mną? Tak, ewidentnie jest pode mną. Dobra, teraz full focus. On jest tutaj! Gdzie? Dobra, śpi. Poszło, buddy! Co poszło? Dobra, tutaj jest też jeden. Pode mną jest, dobra. Czy on jest tutaj? Kurwa, zginąłem! Ciemno jak w życiu jest. Powiem wam tak, ze względu na to, że jest ciemno, to rozpoczniemy sobie nowy odcinek, bo ten ma 33 minuty i bez sensu jest, żebym teraz się tutaj przedzierał, bo będzie trwał godzinę, a nie chcę takich długich i to jest bez sensu. Także moi drodzy, ja się tutaj z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia, popołudnia, czego tam sobie chcecie. A i widzimy się w kolejnym już materiale. Ja was żegnam, pa pa! Cześć.